Dziś będę piekł ciasto z truskawkami, twarogiem i z pyszną kruszonką. A więc zaczynamy. Pierwsze, co musimy zrobić, to kruszonkę. Do miski wsypuję mąkę krupczatkę, mąkę pszenną i cukier. Delikatnie przemieszam i wlewam roztopione masło. Pamiętajmy, żeby masło nie było gorące. Nieraz kruszonkę robię z masła nieroztopionego, a nieraz roztapiam. Po prostu. No i kruszonkę mam gotową. Następnie przygotowujemy twaróg do naszego ciasta. A więc tak, do większej miski przekładam właśnie twaróg i zobaczcie, ja go trochę zmieliłem i taki właśnie powinien być. Można kupić już zmielone, jak nie, to po prostu zmielić go samemu. Do twarogu wsypuję cukier. No musimy trochę osłodzić ciasto. I na wolnych obrotach zaczynam ucierać. No i teraz dodaję żółtka. Ale robię to stopniowo, po jednym. Fryp. Dodaję kolejne. Ryp. I następne. I ostatnie. Wlewam śmietankę, żeby to rozrzedzić jeszcze bardziej. Ale tym się nie przejmujmy, dlatego że za chwileczkę dodam budyń. Wsypuję budyń. Ależ zapachniało. I masa serowa przygotowana. To już mamy kruszonkę, już mamy twaróg. No i przyszedł czas, by zrobić ciasto właściwe. I w tym celu musimy utrzeć masło z cukrem na gładką, jasną, puszystą masę. Pamiętajmy, żeby wszystkie składniki miały temperaturę pokojową. Masło z cukrem utarte, więc teraz dodajemy jajka, ale dodajemy je stopniowo. Po jednym. I kolejne. Up, padły dwa. Następnie dodaję kwaśną śmietanę. Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie w opisie filmu. Następnie dodaję proszek do pieczenia. Mąkę krupczatkę. Mąkę pszenną. O, jakie ciacho idzie. I teraz mąkę ziemniaczaną. I gotowe. Wszystko jest przygotowane, więc wykładamy kolejno na blachę. Pierwsze idzie ciasto. Oczywiście blacha wysmarowana masłem. Jakie ciasto puszyste. No i jak już ciasto rozłożyliśmy i mniej więcej wyrównaliśmy na blaszce, możemy dodać masę serową, ale nie mieszamy z ciastem, tylko robimy warstwę.
Delikatnie wyrównuję. Następnie kładę truskawki. Przeciętym do dołu. Tyle truskawek powinno wystarczyć. Resztę zjemy ze śmietaną. I teraz kruszonka. No i wkładam ciasto do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni na mniej więcej godzinę. No i moje ciacho upieczone po wyjęciu z piekarnika odstawiłem, żeby ostygło. I teraz sprawdźmy. Tu coś się przylepiło, ale my sobie z tym poradzimy. No. No proszę. Pięknie. No taki w połowie serniczek z truskawkami i z kruszonką. Wygląda fajnie, co? A więc spróbujmy. Jest delikatne, jest lekko słodkie. Wow.